jak pewne są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. Moje wspomnienia, no nie całkiem własne, bo opowiadane mi przez moich rodziców, to są wspomnienia początku wojny, II wojny światowej, kiedy rodzice dowiedzieli się, że Niemcy się zbliżają, razem z sąsiadami postanowili wyruszyć na wschód, no, żeby oddalić się od frontu, no i od Niemców, że być może była nadzieja, że oczywiście przy pomocy aliantów szybko Niemcy zostaną pokonani. No tak się, jak wiadomo, nie stało. Rodzice wybrali się razem z sąsiadami, a konkretnie z rodziną mojego kuzyna, który posiadał piekarnię i tak zwany furgon, którym rozwożono chleb, a i miał oczywiście do napędu tego furgonu konie. Więc furgon to muszę wytłumaczyć, bo nie pewno Państwo, większość nie będzie wiedzieć, co to jest. To jest taki pojazd z paką, dużą paką, krytą dachem. I tam do tej paczki ładowało się duże kosze z chlebem, z pieczywem i rozwoziło się do klientów. Tego miejsca było sporo, także tam zmieściło się, nie pamiętam, 8-10 osób. No i też tyle się załadowało. Ze mną, ja wtedy miałem 3 lata, więc nie pamiętam tego. Dojechano podobno do Prokocimia, do mojego brata, który tam mieszkał z rodziną. Tam się zatrzymano i jak się zatrzymali, tak postanowili już dalej nie jechać. W szczególności moja mama, która była taką pragmatyczką i widziała, że to jest bez sensu i słusznie, jak się okazało. I zawrócili z powrotem na Długosza. Inni też się przychylili do tego pomysłu mamy. No i teraz zaczyna się okres już taki, który pamiętam. Więc w roku 40, na początku chyba 42 roku zaczęło się wysiedlanie Żydów z kamienic Krakowa, między innymi Podgórza i przenoszenie ich do getta. W naszej kamienicy mieszkało około jedna trzecia rodzin to były rodziny żydowskie, jedna trzecia mieszkań była zajmowana przez Żydów. No, była tragedia, która wstrząsnęła i dobrze pamiętam, kiedy rozniosła się wieść, że pani Brandysowa, właśnie Żydówka, która mieszkała na parterze razem z córkami, popełniła samobójstwo, otruła się gazem. Gazem ziemnym, do taki, jaki mamy teraz, korzystamy do ogrzewania. Wtedy już w naszej kamienicy był ten gaz ziemny. No dalej, takie mam wspomnienie, że jeden Żyd, stolarz, rzemieślnik z ulicy Długosza, bodajże spod numeru 10, przyszedł do nas przed wywiezieniem, tuż przed wywiezieniem do getta i przyniósł swoje narzędzia stolarskie oraz takie naczynia jakby liturgiczne. To były naczynia marnej jakości, no ale takimi się posługiwano. Nie wszyscy Żydzi byli bogaczami, więc i te naczynia mieli skromne. One były metalowe.
No później niestety, ponieważ nie spełniły się oczekiwania tego stolarza, no widocznie nie przeżył wojny, nigdy się nie zgłosił ani po te narzędzia, ani po te naczynia, które wylądowały niestety na złomie.